Wiecie, co się stało? Wyszło mi z gry. Zapis mam potem chyba, jak wyszedłem od... Tak, mam pamiętnik babuni, więc po tym jak wyszedłem od Szani. I muszę się znowu udać na cmentarz. Cholera jasna, no przepraszam was bardzo, ale... Wyleciał mi na... Gra mi wyleciała na pulpit po prostu. Ale zabiję, przynajmniej wiem, że nie ma w karczmie Zoltana. Przepraszam, że wam się ten poprzedni odcinek tak urwał po prostu. I kontynuujemy z tego miejsca. No ale zdarzają się wypadki. No nie mówcie mi, że nie ma. Kula. Trzęsie się. Jezus, przestraszyłem się. Medalion przestał się trząść, czyli... Czy trzęść. Więc nie ma potworów już. No i teraz lecimy do Vivaldiego, bo tam na pewno jest... Pan Chivay. A teraz nas przeatakują ci. A myślałem, że bandyci tu będą. Tom Vivaldiego tutaj jest. A Zoltana nie, jak nie ma, nie było, to nie ma, no. O, zaraz, o. Przygotowałeś odpowiedź dla Iwina? Tak, oto pismo. Elf na pewno cię wynagrodzi. Zobaczymy. Czekaj, nie kładź się. Chciałbym do rana poczekać. Mam nadzieję... Nie! Łof. Myślałem, że po rozmowie mi wyjdzie i znów krasnoludek będzie się kłaść. Czy możemy coś zrobić? O! Ciekawe. Kot. Kota mamy, nie? Kot dwie wystarczą, zamieć dwie. Biały miód. A, okej. Nieznany eliksir. I... Przydałoby mi się wiedzieć, ile mam jaskółki. A tu zająłem, cztery jaskółki. A jaskółki tak nie mogę zrobić, fajnie. Czego nam brakuje? Podstawy nam brakuje. Mamy niedobrą... Co zrobię? Nie no, ma... białą mewę mamy, tak? Nie, nie mam białej mewy. To zrobię białą mewę. Dwa razy biała mewa. I poczekamy sobie do rana. Do rana? Do świtu. 10 godzin, ok. Zoltana jak nie było, tak nie ma. Cholera jasna. No dobra, musi być teraz w karczmie, nie ma innego wyjścia, no... Zoltan Chivay. No to do karczmy albo gdzie indziej. Ale gdzie mam gdzie indziej, jakbym już miał iść? Do domu Kowala. No u Kowala nic nie kupię, ile mam pieniędzy. Póki zaraza szaleje, póty kwarantanna będzie. Tak gadali na rynku. Ciężki nasz los. I na do... Wiesz, że podobno w dzielnicy nieludzi znów są jakieś pogromy? Jak mawiał marszał. Idę na cmentarz, żeby... O, Zoltan! Wal śmiało. Powiedziałbyś mi coś o moim srebrnym mieczu? A co ja mogę na ten temat wiedzieć? Jestem tylko zwykłym krasnoludem. Nie udawaj. Szani powiedziała, że znasz się na broni jak mało kto. No dobrze, co my tu mamy? Klinga pokryta srebrem, rdzeń niewątpliwie żelazny. Głownia przystosowana do dwuręcznej walki.
Przyzwoita robota, choć daleko mu do doskonałości. Na runach się ni cholery nie znam. Dzięki. Nie ma sprawy. Bywaj. Koniec? Rzadka kupa, a nie okazja. Rzadka kupa. Włosy białe jak mleko. Czemu masz takie? Bo dużo piłem mleka. A co to? Rzadka kupa. Dobra. Musimy poprosić pana grabarza, żeby nam dał tego pozwolenie na wydanie ciała w szpitalu. O co chodzi? Trzeba wam czego? Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krasnoludzkiej guziałki. Nie ma to jak niezły trunek. Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj. No, załatwiliśmy sprawę. Czy teraz na bagno mam zmierzać? A wiecie co, właśnie może pójdę... Ja czytałem o Echinopsach książkę, nie? Szkoda dla was. Kochają wszyscy Wiedźminów, widzę. Zaraz, źle... Mogłoby nie padać. Którędy ja mam iść? Nie, dobrze, brama na groble. Jej, pada. Oddam jej winowi ten list. Wszystko przemoknie. Raczej wszystko przeminie. Zawsze kamera się dziwnie ustawia, żeby patrzeć na wprost na Geralta. Ależ nie lubię takiej pogody. Co? Może ci się nie podobam? Rany. Lepiej zachować czujność. Chwilowo nie potrzebuję nikogo do ochrony towarów. Dobrze, dobrze. Bandyci ze znakiem salamandry próbowali wymusić ode mnie haracz. Dziękuję za wiadomość. Dokąd? Nie to. Przewij. Czas to pie... Ile? 5 arenów. Tak. Płyńmy na bagna. Płyńmy na bagna. Bierz te 5 arenów i płyńmy na bagna. Dobra, przyspieszę wam te pokazówki. Jak nas pięknie gondolą po szlaku niezrównanej piękności przewozi zacny człowiek. Zapiszemy. To chce się zabrać promem. W tym miejscu ryby biorą znacznie lepiej niż na grobli. Złapaliście coś? Czy złapałem? Mam cały koszyk pełen świeżych ryb. To może dacie skosztować? Zaraz zerknę, czy został mi jeszcze jakiś okoń. Łaskawy panie, może potrzebujesz łodzi? A, przecież mi przed chwilą przywiozłeś. A teraz mapa. Jaskinia. To chyba tamtędy. Wy
Zima ciągle się rozwija i potrzebuje cegieł. Kurde, nie cierpię tych... tych potworków. Jeszcze gdyby nie wybuchały, to by było fajnie. Topielce, wszędzie topielce. Ognisko tu mamy też. Zaraz nas poszło, no jak nic. Tędy, musimy przejść jeszcze. A, bo topielce jest gorsze do topca. A jesteśmy zatruci? Zjemy coś. A jest, jest. Ja miałem zrobić? Zajmujecie się wycinką drzew? Nie, płoszymy dzięcioły i korniki. Do kroćset. Oczywiście, że wycinamy drzewa. Jesteśmy drwalami. Na własną rękę? Czy pracujecie dla kogoś? Jesteśmy wolni, ale przyjmujemy zlecenia na drewno, najczęściej od bogatych kupców, jak Leuwarden. Taki kontrakt zapewnia nam robotę na długie tygodnie, a tym samym godziwą zapłatę. Jesteś szefem drwani? Tak, i ich szczęście. Wszystko to lenie i niedorajdy. Powiadam ci, bez mojej światłej kurateli nie potrafiliby się nawet odlać. Widzisz tego tam, wąsatego? Nawet mimo moich wysiłków ciągle ma zaszczane ciżmy. Trzymasz ich krótko. W tak niebezpiecznym miejscu potrzeba dyscypliny. Muszę ich trzymać za mordy, dzięki czemu wrócą do żon i dzieciaków. Przynajmniej większość. Dogadujecie się z miejscowymi? Miejscowi to banda dziwaków. Jedni lepsi od drugich. Ceglarze do znudzenia bełkoczą o panach i podwodnym świecie, a druidzi... oni nie lubią, jak się ścina drzewa. Poza tym dogadujemy się świetnie. Bywaj. Miałem z nim pogadać. O zleceniu, a zagadałem się o drzewach. Macie jakieś zadanie dla Wiedźmina? Okolica jest... Czyli... Może miał... Zamieniam. W kilku miejscach, na bagnach, rośnie dwóch... Rozumiem, że... Owszem. Mam taplać się w błocie, narażać na niebez... Tak, ponieważ powiem ci jak... Zatem po... Świetnie. Kwiaty dwugrotu są czerwone, podobne do kwiatów malwy. Rosną rzadkimi kępami na całych bagnach. Można je sprzedać przewoźnikowi, znajdziesz go na przystani. Jeśli będziesz miał problemy ze znalezieniem ziół, popytaj ludzi żyjących na bagnach. Może mają lepsze oczy niż ty. Zabieram się do roboty. Poszukam kwiatów i zaniosę je przewoźnikowi. Czy ja mu coś zapłaciłem? Nie. To nie to. Założę się, że na całych bagnach jest tylko 5 takich kępek tych kwiatów. Właśnie dlatego, bo tego. Bo tylko tyle możemy zebrać. Tak, tu jest Siegfried. Geralt? Na święty płomień, dobrze cię widzieć. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Podejrzewałem, że cię zainteresuje. Masz dowód na zabicie 10 utopców? Nie. Jeszcze się tym nie zajmę. Wróć jak... Cholera, trzeba pozabijać utopce. Do dzieła.
No przed chwilą tu było w cholerę utopców, a teraz się te zaczęły rozmnażać, no. Ile mam języków? 7. No to pielca, utopców potrzebuję. Stop. Nie, 10 języków to pielców. 10. Jeszcze 3. To pielec. No to powinno załatwić sprawę. I jest 10. Nie, zaraz. Gdzie oni byli? W tę stronę. Oni byli przy kaplicy Melitele? Nie, byli... Kurde. Szedłem tędy. Spojrzałem na tamtych. Przedem tą kapliczkę. I po drugiej stronie byli. No są, są. Przychodzę w sprawę. Podejrzewałem, że cię... Oto ich języki. Poczekaj, tylko zapiszę. 10 utopców. Dobrze. Proszę, twoje złoto. Ile? 150 orenów. No, no dobra. Jakie mamy zlecenia jeszcze? Na kule 3 echinopsy, 3 kłącza echin... Ciekawe, czy znajdę, jak wybiłem wszystkie echinopsy na całej, na całych bagnach. Na Alkhule. To będzie ciekawe. Nie to. Walka na pięści, tajemnicze wieża. O, 5 serwinów mamy już. Tajemnicze wyzimy. Sekcja to potem. Berengar nie żyje. Sekcja zwłok to potem. Przeciwka z dawnych lat. 5 sztuk jaskółczego ziela. Poszukiwany. Podejrzani na wagę złota. Dziwne, medalion nawet nie drgnął. Gdzie jest Javin? Javin, gdzie on jest? Driada, czy tam... No, czy to Driada, czy... Tam jakaś inna nimfa. Gdzie jest Javin? A to wilki się leżą. Słucham. Nigdzie nie mogę znaleźć Javina. Co się z nim stało? Odszedł stąd niedawno do innych elfów zamieszkujących na bagnach. Gdzie go znajdę? Musisz poszukać, ja tam nie bywam. Słucham. Szukam kwiatów dwugrotu. Przyroda obdarza nas hojnie. Możemy cię zaopatrzyć w to ziele za umiarkowaną opłatą. Porozmawiaj z człowiekiem, który dogląda świętego dębu. Bywaj. Aha, oczywiście za kasę. Świetnie. Okwiat dwugrotu. 15. O, ciekawe, ale nie dziękuję. Nalewka. Ale to wody mają te druidy, chciałem powiedzieć, wiedźminy. Za drogo jak dla mnie. No tylko jeden kwiatek. To nie te kwiaty są? Dlatego chyba muszę sobie potem wziąć zielarstwo. Tak mi się wydaje, że zrobię na następnym poziomie. Zaraz, ja miałem iść do jakiegoś obozu. Ale nie wiem, jeden obóz jest. Rany, jej wind, kretynie. Tędy przejść nie mogę. Gdzie ten obóz?
On na pewno nie będzie blisko obozu tych... z płonącej róży. Co mam zaznaczone w ogóle? Obóz nieludzi. O! To tutaj! Ja tam byłem! Ja tam byłem! A co tam powalczę? To będę poziom. To tylko zwykłe łodowce. No cholera, przecież miałem mieczyk ładnie pokazany. Dobra. Pozdobywamy trochę składników. Ma, super. Musimy z nim walczyć. Przeżył? Okej. No zginęli przez tego. O, to będzie chyba ten. Tak, to jest ten kwiat. Mhm. Tylko, że nie mogę zbierać. Ile tutaj tego kwiata jest? No przynajmniej utopcy nas nie ranią za bardzo. Jeszcze jest tutaj dużo, bo się trzęsie amulet. Przestał, więc teraz koniec walki. Muszę częściej się na niego patrzeć. Rebis by się przydał. Szczątki. O, to był topielec. Brawo. Ten jak stanął. Dostaniemy, dostaniemy. No kurde. Do tyłu. Może sprowadzimy go na niego. I oni będą walczyć razem. Dobra, niech walczą. Ja spadam. Zginął? Gdzie Jaywin jest? Czego tu szukasz, ludziu? Denerwujesz mnie. Co masz na myśli? Bagna są pobojowiskiem. Najwięksi spośród nas oddali tu życie w walce z ludźmi. W wielu bitwach. I przed wiekami, gdy dopiero co pojawiliście się na tej ziemi, i przed laty, gdy mieliśmy dość tyranii barbarzyńców. Krew z najstarszej krwi. Widziałeś kwiaty Fenelet? Dla ciebie to pewnie chwast. Nie zerwałbyś jego kwiatu, bo nie odróżniłbyś go od pospolitego zielska. Jesteś zaślepiona nienawiścią i mylisz się. Spójrz. Zerwałem Fenelet. Pokaż, co zerwałeś. Czuję, że zobaczę coś zabawnego. A cóż to? Nieważne. Szukam kwiatów dwugrotu dla Jarena od Drwali. Dla tego sprzedawczyka na ludzkiej smyczy. Ja chcę tylko się dowiedzieć, gdzie jest Jaywin. On tu musi być. Jest. A, Wiedźmin. Widzę, że nie próżnowałeś. Obóz szkoleniowy? Aby skutecznie prowadzić walkę, musimy trenować. Naprawdę myślisz, że ta garstka może cokolwiek zwojować?
Czy garstka kamieni może zmienić się w potężną lawinę? Czy miasto może spłonąć od pojedynczej iskry? Obaj znamy odpowiedź. Cóż... Tak? Mam odpowiedź Vivaldiego. Skoro wysłał wiadomość, ma dla mnie słowa, a nie pieniądze. Przypuszczałem, że tak będzie. Czyli przyszedłem niepotrzebnie? Wręcz przeciwnie, Wiedźminie. Vivaldi nie chce lub nie może nam pomóc. To bardzo istotna informacja. Wspomniał coś o przyczynach swojej decyzji? Vivaldi jest bankrutem. Interesujące. Bank ma się dobrze, a Vivaldi jest bankrutem. Dziękuję, Geralt. Właśnie wpadłem na pewien pomysł. Aha, świetnie. No dobrze, zakończyliśmy zadanie. Ile dostaliśmy kasy? Nie dostaliśmy pieniędzy, tak? Świetnie. Super. Pieprzyć koło egzystencji. Dobra, wiecie co? Jak na razie zakończę nagrywanie. Do następnego razu, Wiedźminie.